Witam wszystkich, w końcu zagrałem w Wiedźmina 2. Jesteśmy w drugim akcie, jesteśmy w Vergen nawet. Cóż możemy, mamy tak narada wojenna. Albo tu, ale tu chyba nie przejdziemy, bo są przecież pozamykane wszystkie drzwi. Więc cóż nam pozostało? Po prostu iść. Iść dalej. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Idź za Skelenem, potem uda się do... Potem uda się do brady. No, no najpierw sobie może... za wolność naszą i waszą. No dobrze, no hello. Gdzie my będziemy? W karczmie? Czy my będziemy na tej naradzie w końcu? O, są walki na pięści. To ja lubię. To mi się podoba. To jest wszystko najlepsze w tej grze. No dobra, no fajnie, ale zobaczmy, mamy jeszcze możliwość naszego bohatera. O, mam 4 talenty, więc why not? Czemu by nie? Cios wigoru. Redukcja obrażeń. Zobaczmy to na pewno. To na pewno też nam się przyda. Następny poziom. I tutaj. O! To czasem. A nic, wyjdźmy, zobaczmy jeszcze. Tutaj życie życiem. Ja bym potrzebował. Żywotność, czas działania eliksirów. Wrażenie pod wpływem zatrucia, to ja nie chcę. Ardy. Zwiększona żywotność, fajnio. O, żywotność. Każdy wigor potrzebny do zablokowania tutaj. Znowu szybkość generowania. A tutaj, bo wygląda na ciosy. O, to ja biorę to. Dobra, i to odblokowuje do zadań ciosów wielu przeciwnikom. Superancko, jakoś to sobie odblokujemy. Na pewno pójdziemy w szermierkę, bo to jednak fajna rzecz. A tutaj wejdźmy sobie teraz. Oto twoja wiedźmińska komnata. Ponoć sam Seldkirk z Gulety spał w tym łóżku przed bitwą. Szczęścia mu nie przyniosło, ale przynajmniej wyspał się przed śmiercią. Aha. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Dzięki, Skolem. Geralt, prawda? Stryj mi o tobie opowiadał. Nieźle poradziłeś sobie z upiorami i uratowałeś Saskię. Stryj? Ceci. Pomagam mu przy zarządzaniu Vergen. Jestem Skalen Burdon. Witaj. O, bo z nim w kości zagrać, super. Co będziesz robił, gdy dojdzie do bitwy? Walczył na pierwszej linii. Stryj zezwolił, jestem już dorosły. Skopię kilka katweńskich życi. Nie obawiasz się? A czego? Stryj uważa, że mogę, a Jarpen mnie trochę to pora poduczy. Rozpieprzę parę łbów, potem pochlam w karczmie. Bitwy są nieprzewidywalne. A to twoja pierwsza. Trzeba będzie zabijać, brodzić we krwi i nie dać się zatłuc. Na pewno jesteś na to gotowy? Tak po prawdzie, to trochę sram w gacie. Do tej pory usiekłem tylko kilka słomianych chochołów. Jak pomyślę, co tu się będzie dziać, ale trudno, jak wszyscy to wszyscy. Tylko nie mów stryjowi, dobrze?
Dostałem już parę razy w łeb za podobne gadki. O niczym się nie dowiem. Super. Cecil się tobą opiekuje? Od śmierci moich rodziców. Przygarnął sierotę, żreć daje, uczy mnie fachu i życia. Jak zginęli? To był jeden z pogromów króla Demavenda. Nie będę o tym gadał. Wybacz. Zmierzysz się ze mną na rękę? Czemu nie? Chętnie bym to sprawdził. Nie, o, super. Prędko. Mam swoje zasady. Zmierzę się z tobą, jak rozłożysz Jarpena i Sheldona. Z kim powinienem się zmierzyć? Z Jarpenem Zigrinem i Sheldonem Skaksem. Pokaż, na co cię stać. Najpierw musisz pok... Dobrze, nie wiedziałem, że tak trzeba ostro powalczyć. Oho, wszystkie. To jest moje, czy które jest moje? Aha, trafiłem z upiora. No nieźle, a to ma swoje jakieś trofea? Obrażenie, zbroja. Epicki. Żywotność. Tutaj trafiają obrażenie plus 6. Może ja nie chcę bardziej trafiać, jak... Tu mam obrażenia. 3, 4. To sobie wezmę. A, to siedzisz w sadze, to nie jest tak w Wiedźminie. Można nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Co robię? Udaj się na naradę wojenną. Możemy się ewentualnie zdrzemnąć, ale zdrzemnąć się nie chcemy. Coś tu jeszcze odbierzemy? Nie odbierzemy, więc sobie tutaj otworzymy drzwi. Tu nic nie zrobimy. Tu jeszcze ewentualnie możemy sobie wejść. Ale nic tutaj nie ma. Jak już jesteśmy, to już sobie tutaj... Zobaczmy, bo przecież ja tutaj już więcej nie będę... Nie będę chadzał ani nic, niestety. Ale tutaj powalczyć bym powalczył z chęcią, powiem wam. Od kiedy to szlachta bije się z chłopami? Ano takie czasy. Saskia traktuje chłopstwo na równi z nami. Tyle, że jak się raz psa na pokoje wpuści, nigdy już nie będzie chciał spać w budzie. Nie mnie to osądzać. Grunt, że na walkach można nieźle zarobić. Nie chcielibyście spróbować? Jakie są reguły? Każdy zawodnik wpłaca swoją stawkę. Im więcej wygrał walk, tym jest większa. Chcecie z kimś walczyć, musicie wyłożyć monety. Wygrany bierze część, reszta idzie na zakłady, które rozliczam ja. Wygrywa ten, który okaże się lepszy w dwóch rundach, albo zwali przeciwnika z nóg. Zapisać was na następną walkę, czy będziecie tylko stać i się gapić? Mam ważniejsze sprawy niż okładanie ludzi po pyskach. Bawcie się dobrze. To zrobimy tak, zapiszemy sobie gierkę. Tutaj widzę, mamy narada w akt drugi jest. Jeden na jednego. Nie ma mocnych. Wchodzę w to. Na początek zmierzycie się z nowicjuszem. Stawajcie. Wpierw pokażcie jednak pieniądze. Oj, kaska największa, jak zwykle wiadomo, zatwierdź. W takim razie otwieram zakłady. WSD się chyba robiło, tak? Pamiętam. O, muszę się przygotować. Wreszcie ktoś, kto nie macha łapami jak cepem. Pula trafia w wasze ręce. Wasza pozycja rośnie, panie. Tak samo jak wasza stawka. Gotów na następną walkę?
Chodzę w to. Im lepszy przeciwnik, tym lepsza walka. Im lepsza walka, tym wyższa stawka. A wyższa stawka to większa wygrana. To ja wiem, kochani. W takim razie otwieram zakłady. Palmięcy oczy! Nie bój się go! Refleks z dzikiego kota. Pięknie, już po nim, elo. Było na co popatrzeć. Przepiękna walka. Gratuluję wygranej. Wasza pozycja rośnie, panie. Tak samo jak wasza stawka. Gotów na następną walkę? Wchodzę w to. Godnego przeciwnika. Znakomicie. To najsilniejszy chłop. Potem może być już za późno. O, fajnie. Najsilniejszy chłop, a teraz już dupa. W takim razie otwieram zakłady. Bo klikłem to. Dawaj, najsilniejszy chłopie. Nie bój się go. Już. Wreszcie ktoś, kto nie macha łapami jak cepem. Pula trafia w wasze ręce. Cudowny pokaz siły, precyzji i zwinności. Wygląda na to, że nie ma już chętnych na walkę z nowym mistrzem. I tu się grubo mylicie. Rycerz Silgrant. Ja jest. Zawsze mówiliście, że takie pojedynki to zwykła farsa dla prostaków. Prawdziwy rycerz potyka się z drugim rycerzem w znakomitym otoczeniu mężów i dam. Wyzywam cię, Wiedźminie. Tak, tak. Nigdy nie zapomnę tego, co na turniejach wyczyniał Selkirk. Mój brat miał wiele okazji, żeby udowodnić swoją wielkość. Niestety świat schodzi na psy. I dziś, żeby rycerz dowiódł męstwa, musi się mierzyć z pospólstwem. Ale widzę, że jest między wami wiedźmin. Niejaki to dla mnie ród, ale kunszt rycerski zadowalający. Może kiedy padnie u moich stóp, przekonacie się, że nie jestem jeno bratem Selkirka. Zyskam sławę jako Silgrant, postrach wiedźminów. Wyzywam cię, wiedźmin. Stawiam dwie sakwy złota. I wierzaj mi, że Silgrant byle chama na pojedynek nie pozywa. No tak. Podajemy tę rękawicę. Chcesz dowiesz, że jesteś równy swojemu bratu? Pokaż, co potrafisz. Stawaj! Nie macaj go, tylko ostro! Już padło. To był błąd. Jaja go! Jaja! Dawaj. I pięknie, wykończonką. Palmięcy oczy! Wygrałeś. Dobij mnie. Nie jestem mordercą, walczyliśmy na pięści. Lepiej mi było zginąć z twoich rąk. To był uczciwy pojedynek, sam tego chciałeś. Zrujnowałeś moją reputację. Dałem ci popysku i wygrałem dużo pieniędzy. Twoja reputacja mnie nie obchodzi. Jeszcze się spotkamy. Silgrant nie zapomina zniewag. Gratuluję zwycięzcom, dziękuję pokonanym. Wiedźminie, pokazałeś mistrzowski kunszt. Walka z tobą to zaszczyt. A teraz rozliczymy pulę. Oj tak. Nie bój się go! To wszystko? Bijecie się dalej? Mam ważniejsze sprawy niż okładanie ludzi po pyskach. Bawcie się dobrze. Nie macaj go, tylko... Dobra, zobaczmy, co mamy rachunki do wyrównania. Dobra, nie ma mocnych, narada wojenna. Zapiszmy stan gry. Bo to w sumie możemy najlepiej. Nikt tutaj z nami nie chce już walczyć.
Panie, no morduchna. Co to za jeden? Zadajesz się z czarodziejkami? Zabija potwory za pieniądze. A czemu mu się tak ślipia świecą? Bo za młody czarodzieje zmutowali. No patrz, jakie rzeczy się dzieją na świecie. O, jaki fajny gościu. No nic, idziemy na tą naradę wojenną. Tylko gdzie jest ta narada wojenna? Ja tutaj chętnie poszukam tej narady wojennej. Tylko czy my tu musimy wejść na górę? Bo tu fajnie. Czy mam się przespać? Nie, przespać się nie możemy. Panie. To nie takie proste. Nic, wyjdziemy i ten. Poszukamy narady wojennej. Gdzie jest narada wojenna? Tutaj będzie. Czy chyba tu trzeba przejść? Zobaczymy w takim bądź razie. Tylko, że ta grafika cała tak mi ziarninuje, nie lubię tego. Kasztel Trzech Ojców. Dobrze, no tylko... O. Ciup. To tyle lubię. Gdzie my wyszliśmy, panowie? Panowie i panie. Chyba nie tutaj, niestety. Sukno, nie wiem co z tym suknem na razie zrobić. To jest biureczko. Reniska. Fajnie, każdy okradziony. W ogóle ile mam hajsu? 1300. Matthias Foster wykonał 108%, a ty co zrobiłeś dla wykonania planu? No nic. Baczność potwory. To tu mam się udać na tą całą naradę. Możliwe. Ominęła was niezła bitka, panowie. Można było utłuc samego króla. Doszło do walki. Książę został ranny. Widzieliście magiczne zjawisko, które pojawiło się nad polem bitwy. Dla wszystkich, którzy mają wątpliwości, to nie jest zwykła mgła ani jarmarczna iluzja. Najprawdopodobniej mamy do czynienia z klątwą krwi, bardzo potężnym, starym zaklęciem. Nie wiemy jeszcze, kto ją rzucił i dlaczego. Na teraz mam jedną dobrą wiadomość i kilka złych. Dobra jest taka, że Henselt i jego żołnierze zostali tymczasowo zatrzymani. A złe wieści? Obłok mgły będzie rosnąć, może nawet pochłonąć Vergen. Poza tym mogą z niej wychodzić upiory. Da się je załatwić konfesjonalnie, toporkiem przez łeb? Teoretycznie tak, ale sugerowałbym zaopatrzyć się w posrebrzaną broń. Poza tym duchy będą słabnąć, oddalając się od mgły. Można to jakoś przegnać? Egzorcyzmować? Tym zajmę się ja i Geralt z Rivii. A, królobójca. Który wbrew temu, co mówią baby przy studni, nie jest królobójcą. Pewnie, że nie. Muchy by nie skrzywdził. Spójrzcie w te oczęta. Od razu widać, że wrażliwiec. Za to zna się na klątwach jak mało kto. Panowie, nie wymagam od was zrozumienia tego zjawiska, ale chcę, żebyście zastosowali się do kilku zasad. Aha, zaczyna się. Nikomu nie wolno zbliżać się do mgły. To śmiertelnie niebezpieczne. Ponadto będziemy musieli się zapoznać z historią bitwy. Tutaj szczególnie liczę na pomoc pana Cecila Burdona. Jestem do usług, jaśnie panienki. Dziękuję.
Do zdjęcia klątwy będziemy potrzebować przedmiotów symbolizujących wojnę, należących do poległych w bitwie przed 3 laty. Nie, żelastwa się wala po tamtej masakrze. Więcej niż Cecil ma wszów w brodzie. Myślałem, że na klątwy to dobry jest. Myślenie zostawcie mnie, panie Zigrin. I lepiej już milczcie. Przedmioty muszą być aktywne magicznie i związane z duchami poległych. To wszystko. I żeby było jasne, każdy z was ma pomagać Filipie i Wiedźminowi. Co tam burczysz, Jarpen? No, coś mnie tam w gardle drapie. To napij się wina. A teraz zajmijmy się bardziej przyziemnymi sprawami. Ilu mamy ludzi? Saskio, dobrze wiesz, że... Ilu? Krasnoludów jest pod 200, ale my nie w ilość idziemy. Chłopów będzie z 500. Po prawdzie ciężko ich doliczyć. Panowie? 53 rycerzy i 200 zbrojnych. Mało. Henselt ma 5000. To daje 5 na jednego. Co o tym myślicie? Mało nas, dużo ich. Ale mamy mury. Niskie, co prawda. Gdybyśmy mieli łuczników, to kto wie... Marzy mi się regiment ciężkich, leryjskich łuczników. Mamy coś znacznie lepszego. Elfy Jorveta. Skojatel. I pyk, pyk, wchodzi on, cały na biało. Panowie, Jorvet. Czego tu szukasz, morderco? 100 najlepszych łuków północy czeka na twoje rozkazy, smokobójczyni. Chcieliście strzelców, to ich macie. Nie w smak bratać mi się z elfami, ale bronić się można i kijem umazanym w łajnie. W moim chówcu nie brakuje ludzi, którym spalił wsie. Wolne chłopstwo to jedno, ale ścigany we wszystkich królestwach zbrodniarz? Tym razem przesadziłaś. Saskio, wystarczy słowo, a odejdziemy. Wysłuchajcie mnie. Jorvet przybył tu walczyć dla mnie. Ufam mu. Wiem, że nie zdradzi tak samo jak każdy z was. Skąd panience to wiedzieć? Być to elf. Zdradę ma we krwi. Od wieku z ludźmi walczy. Ale po raz pierwszy jego walka ma sens. Skojatel nie znają pokoju. Umierali za Nilfgaard, za Dolinę Kwiatów, na darmo. Zdradzeni i oszukani. Teraz mają cel. Dolina Pontaru może być pierwszym państwem, w którym żaden człowiek wychodząc za mury miejskie nie będzie obawiał się elfich strzał. A elfy i krasnoludy nie będą mieszkać w gettach i rezerwatach. Najpierw jednak musimy wygrać bitwę. Wiecie, kto na nas idzie. To świetna armia. Bitna i sprawnie dowodzona. Ich się nie da przestraszyć, ich się nie da pokonać. Trzeba ich pozabijać. Chcę, żeby Jorvet zasiadał z nami przy tym stole. Chcę, żeby zabijał dla nas Kedweńczyków. I zapewniam was, zrobi to z uśmiechem, jeśli tylko mu pozwolicie. Jak mam zobaczyć uśmiech na tej chudej gębie? Wchodzę w to! Jorvet zostaje! Jej! Ojciec się w grobie przewracają. Ale trudno. Mus to mus. Jestem za. Przeciw. Zabiłeś moich ludzi, elfie. Pamiętasz? Gdybym ich nie zabił, oni zabiliby mnie. Niech będzie. W imię lepszych czasów i na pochybel Kedwen. Jestem za. Na pochybel, skurwysyno. No, o tym zapomniałem, że ona też będzie otruta. Trucizna! Ona umiera! Zanieście ją w bezpieczne miejsce i pilnujcie jak oka w głowie. Przyniosę potrzebne rzeczy i zajmę się nią. Moi najlepsi wojownicy staną na straży. Szybko, chłopy, dawajcie noszę! Zapomniałem właśnie o tym. Na trzecim akcie to już nie wiem, czy pamiętam trzeciego aktu. Co z Saskio? Żyje? Tak. Spowolniłam jej funkcje życiowe. W tej chwili jej stan jest stabilny. Co to za trucizna? Co to za trucizna? Taumador. Potocznie znany jako Macierp. Ma bardzo złą sławę. Musi być jakieś antidotum. Co możemy zrobić? Proces leczenia wymaga zastosowania ziół, magii i krwi. Domyślam się, że nie chodzi o zwykłą krew. Dobrze się domyślasz. Chodzi o krew królów. Przydałby się Leto.
Najbliższy król znajduje się za mgłą upiorów. Źle mnie zrozumiałeś. To nie musi być król sprawujący władzę. Chodzi o genotyp zawarty w krwi. Królowie wywodzą się ze starożytnych rodów. Żeby przetrwać, władcy musieli wykazywać się niezwykłą odpornością i siłą. Dzięki temu, że rody królewskie nie wpuszczają obcej krwi, moc ich genów wciąż jest wielka. Zastosuję genetyczną terapię samoleczenia i nauczę organizm Saski sposobu na pozbycie się trucizny. Każesz jej pić ludzką krew? Wpompuję ją bezpośrednio w jej serce. O jakich ziołach mowa? Potrzebuję podziemnej odmiany naparstnicy purpurowej, zwanej przez krasnoludy nieśmiertelnikiem i elfiej róży pamięci. Gdzie szukać nieśmiertelników? Skąd wziąć nieśmiertelnik? Rośnie głęboko pod ziemią, ale z tym nie będzie problemu. Pod Vergen jest kopalnia. W czym pomoże Saski? Macierb powoduje straszliwe zniszczenia tkanek. Nieśmiertelnik powinien je zregenerować. Triss miała różę pamięci. Twierdziła, że to wyjątkowe rośliny. W dawnych czasach Ensid, którym udało się je wyhodować, byli darzeni wielkim szacunkiem. Czasy się zmieniły. Elfy też. W okolicy nie ma żadnych elfich ogrodów. Musimy wracać do Flotsa. Róże pamięci z Flotsa ma Triss. To ją trzeba odnaleźć. Czego jeszcze potrzebujesz do zabiegu? Teumador ma zdolności samopowielające. Ingerencja w skupisko zatrutych komórek wywołuje natychmiastową reakcję łańcuchową. Na miejscu jednej usuniętej zakażonej komórki pojawia się 10 nowych. Do zakłócenia tego mechanizmu będę potrzebowała nadludzkiej dawki mocy. Najlepszy byłby geniusz wody lub powietrza, albo jeden z 20 legendarnych pierścieni mocy. Jeden by wszystkie zgromadzić i w ciemności związać. A później będę na bosaka po wulkanie ganiał. Jasne. Dobra, dobra. Zapomnijmy o pierścieniach. Potrzebuję dużej dawki mocy, nieważne skąd. Znajdźcie coś. Nieśmiertelnik, róża pamięci, królewska krew i magia. Brzmi jak bajka. W dodatku kiepska. Brakuje pocałunku królewicza. Chciałabym, żeby tak było, bo w bajkach, szczególnie tych kiepskich, wszystko dobrze się kończy. Mogę liczyć na twoją pomoc, Geralt? Możesz. Co z bitwą upiorów? Najpierw muszę sprawdzić, czy zaklęcia utrzymujące Saskię przy życiu działają prawidłowo. Potem możemy się zastanowić, jak odesłać duchy w zaświaty. W zasadzie mógłbyś się tym zająć sam. Porozmawiaj z miejscowymi o bitwie, może uda ci się coś ustalić. W takim razie ja rozejrzę się za trucicielem. No spoko. Tylko Filippa Eilhart może wejść. Aha, narada wojenna. Co teraz możemy zrobić? Nowy etap. Odszukaj Zoltana w karczmie. Dobrze, było miło. Ale się odszukaj. Uda się do Stenisa po królewską krew. No to to już jest. Gdzie jest Triss Merigold? Boże, w pogoni za magią. Dobra, co on tak? Zabójcy królów. Kwestia życia i śmierci. Zdobądź, że będzie do mnie śmiertelnik. Zabójcy królów. Poszukaj śladów Leto. Odszukaj sztandar białe bury i chorągwi mierzy Vandergrifta. Potem daj się do Filipy prosić artefaktów. Królewska oraz w jej domu. Jezus, podziemne życie. No nic, no ruszamy dalej. Zobaczmy tutaj, co w tych chatkach nam się tutaj kryje. Skóra. No ale to widzę, dużo rzeczy jest. Ale na razie nie będę tego zbierał, bo pamiętam, że jak ostatnio wszystko zbierałem, to tak wszystko wywalałem. I z tym wszystkim było słabo. Słuchajcie, co my tu mamy? Mamy tutaj kaczmy, mamy tutaj podziemne życie. A nic, tak sobie tutaj przechodzę. Tu jak zejdziemy, to gdzie my będziemy? Tu będzie jakaś wieża na murach, więc może sobie udamy się jak najwyżej. Teraz gdzie jesteśmy?
Gdzieś tutaj, gdzie jest wieczna bitwa. Widzę, że jak to jest wieczna bitwa. Wiedźmin nie człowiek. To co, sznapsa nie będzie? Nie. A w ryj byś nie chciał? Nie, nie chcę w ryj. Skóra, dratwa, kamień żywiołów. Fajnie, że jest. Skóra, sukno. Ja bym chciał najpierw do rzemieślnika jakiegoś. Tu wiem, że wszystko mogę kupić. Tu jest jeden rzemieślnik, tu jest drugi. W takim bądź razie pójdziemy sobie do tego. Do rzemieślnika. Nie wiem, czy mamy iść na Zoltany najpierw porozmawiać, czy nie. A, czy zrobić tą... Niech mnie Fredka trąca. Tak, tak. Wiedźmin Geralt z Rivi, ten sam. Tam. Wiedźmin jaki jest, każdy widzi, ale miecze... O, tu jest na co patrzeć. Nie ma w nich nic szczególnego. Ha. Rzadko kto potrafi dzisiaj sporządzić srebrne ostrze. Niech mnie kuny zjedzą, jeśli umrze. No i rycie run to nie pierdzenie w rynne. Obejrzyj moje towary, a ja rzucę okiem na twoje miecze. Pohandlujmy. Co ty tutaj masz, sklep? Krótki miecz stalowy. Bronie dystansowe, ulepszenia, runa księżyca, fajnie, fajnie, alchemia. Zęby Nekera, nice. Mam przepisy, schematy. Większość schematów widzę mam. Pułapka na harpie. Miecz szren z żółtego meteorytu. Adrenalina, miecz srebrny z niebieskiego. Premiana rzucenia, miecz srebrny z czerwonego metreszosa. Ej, to tak w sumie tak niedużo widzę. Z niebieskiego. Słabo wam powiem. To na pewno kupię sobie. O. Bo ja pamiętam wszystkie schematy. Pidziec dałem. No widzę, że on nic ciekawego tutaj mi nie wykuje. No hello, no. No na zakończenie odcinka to bym chciał sobie naprawdę coś ciekawego sobie tutaj znaleźć. Idziemy, słuchajcie, jeszcze do tego rzemieślnika z tej strony. Może on będzie miał coś tutaj, no. Coś więcej do powiedzenia. No. Ten Goskur. Pozdrawiam. Czy to jest przejście? Tak, to jest przejście. Miecz bastardowy. Sukno to ja nie chcę. Oreny z chęcią przygarnę. Tylko ja bym chciał przejść. O to chodzi. O, tutaj przejdę, superancko. I po świętym spokoju, co? Gdzie jest? Czy to on? Witam kolegę po fachu. Jestem uchacz, szczurołap. Pułapki wszelkiego sortu na myszy i na trole. Ze specjalną zniżką dla Wiedźmina. Pohandlujmy. Co ty tutaj masz? Pułapki na harpie. O! Przynęty, rzemiosło. Większy recept to ja tutaj mam, niestety. No dobrze, myślę, że większy recept to coś ciekawego znajdę sobie u innych przyjaciół niedoli. Czyli na przykład gdzieś tu, albo tu. Ale to już poza odcinkiem.
Więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie fanpage na Facebooku. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Mamy pod murami magiczną mgłę, pełną duchów. Dlatego niech nikomu do łba nie przyjdzie włazić do niej. Mgła taka jej mać, drażni stwory wszelakie. Dlatego jakby kto do kamieniołomów albo w wąwozy szedł, baczenie szczególne ma zachować. Wiewiórcy, co przy spalonych chatach obóz rozbili, nie są nam wrogiem. Tak uradziła Saskia i tak jest. Mgłą i upiorami zajmą się mistrz Geralt z Rivii i czarodziejka Filipa Eilhart. A teraz otwierać bramy i do roboty. No i super, no już wiem, że można tutaj przejść. No bo ten... Bo chciałem przejść, a nie mogłem. No niestety. No dobra, trzymajcie się. Ach, dla pewności, to wiecie co. Jeszcze przy was sobie tutaj... Czujecie moje pentakle? Bardzo. Chętnie przyjrzę im się z bliska. To miejmy za sobą prezentację. Jestem Felicia Cori, a ty Geralt z Rivii. Nie bądź taki zdziwiony. Uczyłam się o tobie w szkole. Chcesz czy nie, jesteś bohaterem historii współczesnej i romansów, które czytałyśmy pod kołdrą. Studiowałaś w Aretuzie? Tak. Zostały mi jeszcze praktyki z eliksirów i fetyszy, dlatego tu jestem. I terminujesz pod czujnym okiem Filip Eilhart. Może mogę jakoś pomóc w tych praktykach? Pomóc bohatera lektur? Ha, to się nazywa korzystanie ze źródeł. Będę wdzięczna, bo miejscowi kupują magię niechętnie, a ja naprawdę potrzebuję zaliczenia. Pomyślmy, co mógłbym zrobić. Aha, pohandlujmy. Masz jakieś receptury fajne? O, to jest żywotność. Moc znaków. No dobra, tutaj tylko jest jeden niestety. Ciekawego. Wiedźmin krasnolud. To by było coś. Ty masz tutaj, widzę. Wiedźmin krasnolud. Naprawiasz zbroję, prawda? Prawda. Pracujesz tylko dla swoich? Nie tylko. Nie mówisz za wiele, co? Opowiadają, że ty jesteś mrukiem. Pohandlujmy. Pokaż ty mi, co my tutaj możesz. Aedrańska fajna zbroja. Buty z utwardzonej skóry. Ciężkie spodnie. Diamentowe wzmocnienie. Schemat długie rękawice. Zbroja drauga. To jest fajne. Modyfikowane zbroje, to ciężka skórzana kurta. Tu jest aedrańska skórzana kurta. Zbroja ze smoczej łuski jeszcze jest, żywotność 50. I ta drauga. O, zbroja 25, panie. Dostojna Filipa Eilhart. To mi się podoba. O, jeszcze jeden przyjezdny. Skąd przyjechałeś? Czekaj, nie mów, niech zgadnę. Miałam to na końcu języka. O, już zgadła prawie. Do Vergen. Zaczekaj, zgadnę. Interesy. Ach, tak myślałam. A zajmujesz się... Jestem wiedźminem. No proszę. Rzadko widujemy tutaj wiedźminów. A właściwie co robią wiedźminy? No nie wiem, sprzedają kapustę. Rozwiązujemy problemy. A ja akurat mam problem z chłopakiem. Znalazłaś jego wnętrzności rozwleczone na ganku, a głowę kilka kroków dalej, bo ja zajmuję się takimi problemami. Pohandlujmy. Ojej, rupiecie, tylko można u niej. Niestety. No nic. Więcej nie ma. Dobra, wiecie co? Byliśmy tu wszystkich. Jeszcze tajemniczy kupiec. I myślę, że na tym możemy skończyć. Ja też już nie będę sobie hasał po tym, po mieście bez nagrywania, bo to już szkoda, kurczę, tracić wątek ciekawy. No, od razu. Książki będzie miał pewnie. Zbroje, Zyban Art, żywotność, odporność na truciznę,
schematy większość widzę mają, więc fajnie, nie musimy dużo kupować. To jest wielki plus. No i tyle na razie, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie fanpage, do zobaczyska.